Siema ludzie, ludziska. Słuchajcie, trochę jestem zmęczony, nie ukrywam, bo właśnie wróciłem po konferencji Fej MMA, albo Fame MMA. Zwijcie jak zwijcie, dobra, żarty żartami, ale słuchajcie, jest niedziela, byłem wczoraj na konferencji w Poznaniu, pojechałem. No i słuchajcie, powiem wam coś o Fame MMA. Dlaczego akurat ta organizacja, dlaczego tam walczę, dlaczego akurat z nią się związałem i dlaczego jestem zajebisty. Wszystko wam teraz odpowiem. Chodzi o to, że chłopaki do mnie zadzwonili i powiedzieli mi mega pozytywnie popieprzony pomysł, czyli chcą zrobić, żeby pokazać, jaki silny jest w Polsce YouTube, a znaczy jak silni są YouTuberzy, jak silna jest potęga internetu, jak można pokazać światu, że polscy YouTuberzy potrafią się... No bo słuchajcie, chłopaki, taka jest prawda, nie? Ja nie znam dokładnie świata YouTuberów, znam paru. Znam Atora, znam Adbustera, no i tam innych znam, ale chodzi o to, że jakieś tam są spiny, kurwa, jakieś bezsensowne akcje do siebie. Chłopaki, wszyscy robicie to samo, czyli coś robicie, bo większość ludzi siedzi na dupie i tylko hejtuje, marudzi, kurwa, a zobaczcie, wczoraj poznałem Medzika. Zajebisty, kurwa, gość. Słuchajcie, na początku, jak oglądałem jego filmy, że siedzą, piją i robią burdy, ja nie oceniam ludzi. No, większość ludzi tak spędza weekendy wszędzie, tylko tego nie kręcą. Ja nie piję alkoholu. I poznałem go osobiście tak face to face. Słuchajcie, ten gościu dostał, widać, po dupie od życia, a ma cały czas uśmiech na twarzy, cały czas mówi, że wszystko jest pozytywne, że wszystko się uda. Zajebisty człowiek. Zajebisty. Słuchajcie, potrzebowałem tego, pojechałem do Poznania z każdym, który tam rozmawiam. Nie ważę, czy mają spiny, ten temu chce najebać, ten temu. Niech się napieprzają. Zajebista akcja, słuchajcie, zajebista akcja. Masz coś, jeden youtuber do drugiego? Nie ciśnijcie sobie w necie, nie wyzywajcie się od pedałów, od gejów, od wszystkiego tam przeróżnych. Idźcie, dajcie sobie popysko, a później idźcie na piwo. Ja pierdolę, zajebista opcja. Podoba mi się też loża szyderców. Fajnie będzie nie słuchać tylko komentarzy, tak jak Juras tam rozmawia z kimś na Polsacie albo coś komentują. Tylko szydery walić, to zajebista opcja. Przyjeżdżają VIP-owie. Słuchajcie, ja wam coś powiem, to się tak rozwinie, że ja się cieszę, w chuj się cieszę, że mogę z nimi tworzyć historię polskich youtuberów i zarazem polskiego MMA. Ktoś powie, o pierdolę, już tam polskie MMA. Zobaczycie. Zobaczycie, jak to się rozwinie, na jakim poziomie będzie. Pamiętam początki KSW i teraz będę się chwalił, że nosiłem kiedyś to za grube miliony sprzedam. Zobaczcie, już noszę na ręku przepaskę, tu taką VIP-owską, a nawet kurwa dwie. Więc szacun dla chłopaków, mega pozytywne mordy, polecajcie, puszczajcie to dalej, żeby to się rozwinęło, żeby pokazać, żeby w ogóle na całym świecie mówili, kurwa, zobaczcie, co w Polsce odjebali. I to tak pójdzie, że później to będą prosili, żeby tam walczyć. Więc ja zawsze stawiam tak zwane na czarne konie, postawiłem na chłopaków Fame MMA w koszalinie 30. Ostre napierdalanie będzie z Ambro, chłopak charakterny, ja też jestem w chuj charakterny, zobaczycie. Ponadrywane uszy, kalafiory, rekonstrukcja nosa, no najważne, w chuj tego było. Więc myślę, że będą fajnie, bo się szykowałem na inną galę. Szykowałem się na 3 razy po 5, a tu mam razy 3 razy po 3, to kurwa na treningu po 1,5 godziny potrafimy ostro dawać sobie, to tu zajebista opcja, więc słuchajcie, puszczajcie to dalej, nie hejtujcie, pomagajcie sobie, kurwa, ja wszystkich was nie znam, ale jesteście jedną jebaną, fajną, zajebistą rodziną, każdy z was coś robi, nawet jak się nie lubicie, siądźcie po przeciwnych stronach, po przeciwnych stronach oktagonu, macie coś do siebie, wyzwijcie się, powiedzcie, okej, chcemy walczyć w oktagonie, na przykład za następnej gali. Walczcie, róbcie to. Jak masz jaja, chcesz kogoś wyzywać, to nie w necie. Nie bądź, kurde, taki, że siedzisz przed monitorem, możesz się, kurwa, bryzalować i kogoś wyzywać. Pokaż jaja, wyjdź w oktagonie, napierdzielaj się. My z Ambro pokażemy zajebiste MMA.
A ja wygram, no, no sorry. Sorry, Ambro, ale wygram. A reszta chłopaków, jutro do mnie Magic ma przyjechać i pokażę mu parę trików, żeby wygrał z Polakiem. Sorry, Polak, ale jestem za Magiciem. Sorry, nic osobistego. Nie, no, ja do ciebie nic nie mam, ale bardziej polubiłem Magica, więcej z nim przebywałem, mega pozytywnie popieprzony i tak. A co do reszty walk, nie wiem. Ale chcę je zobaczyć. Na pewno będę siedział i zaglądał i pamiętajcie, polecać, puszczać dalej, informować, żeby to się rozwinęło. Jakieś groszowe sprawy tam jest, żeby chłopakom się zwróciło, włożyli w chuj pieniędzy, w chuj pieniędzy. Fuj. I więc to są jakieś grosze, chyba 15-40 zł, pomóżcie im. Po prostu pomóżcie im i będziecie mogli się cieszyć, że dołożyliście do tego cegiełkę. Pozdro, jo.